Klasycznie przychodzę z miesięcznym raportem proroczym i chcę zacząć od takiej rzeczy. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, nie wiem kto, że trudne czasy tworzą silnych ludzi. Silni ludzie tworzą dobre czasy. Dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy. I teraz jesteśmy w tym okresie numer 3, czyli mamy dobre czasy, mamy duży komfort, dobrodziejstwo wszelkiego rodzaju, jak nigdy wcześniej żadne pokolenie przed nami. I wiecie, do czego to doprowadza? Do tworzenia słabych ludzi, słabych ludzi psychicznie. I to się dzieje globalnie, na świecie, natomiast ten trend również przenika kościoły. I chcę zwrócić na to Waszą uwagę, że bardzo istotne jest to, abyśmy realnie zaczęli zarządzać naszymi duszami, a w szczególności naszymi emocjami. Sprawdź i zweryfikuj, czy zarządzasz emocjami czy one są adekwatne do sytuacji, czy one są adekwatne do tego, co mówi Prawda Boża. Bo jeżeli nie będziesz zarządzał, to te emocje będą zarządzały tobą. A jeżeli pozwolisz sobie na takie rozregulowanie emocjonalne, na brak tej równowagi, to będzie to postępować w Twoim życiu i będzie działo się tak, że ta spirala się będzie nakręcać. Więc, jeżeli masz tendencję na przykład do stanów melancholijnych, do nostalgii, to będzie się to pogłębiało w Twoim życiu. Jeżeli masz taką tendencję, że pozwalasz sobie na różne takie odpływanie w te swoje emocje, na przykład smutek, to będziesz coraz więcej tego odczuwać w sposób nawet irracjonalny, nieadekwatny do różnych sytuacji. Ale z uwagi na to, że pozwalasz sobie, żeby ta dusza Twoja to było zarządzała, aby te emocje brały górę nad tak zwanym zdrowym rozsądkiem. Mówię, to postępuje na świecie, ale niestety również to przenika kościoły. I to jest bardzo istotne w tym czasie, abyśmy naprawdę realnie zobaczyli, jak my funkcjonujemy. Czy to prawda Boża reguluje nasze życie, czy to emocje regulują nasze życie? Kto rządzi, kto zarządza? To jest bardzo ważne, jeżeli będziesz się wikłać w te swoje różne stany emocjonalne nieadekwatne, to to będzie doprowadzało do tego, że będziesz coraz bardziej gubił się, będziesz tracił cel, który masz mieć przed oczami, cel wiary, będziesz zapadał się w różnych stanach emocjonalnych, tych negatywnych, coraz bardziej, czyli w związku z tym Twój ogląd sytuacji będzie się coraz bardziej zaburzał. Dlatego to jest bardzo ważne, abyście na to zwrócili uwagę. Nie możesz patrzeć na różne okoliczności, które są wokół Ciebie w sposób lękowy. Bardzo ważne jest to, abyś patrzył z, przez pryzmat wiary, z perspektywy wiary. Masz stu, stać na obietnicach i na Słowie Bożym, bo to ta wiara będzie Cię chroniła. I w innym przypadku będziesz ulegać tym okolicznościom, tym różnym sytuacjom i będziesz się zapadać w swoich stanach depresyjnych. W wycofaniu, w bierności. A jeżeli pozwolisz sobie na tą bierność, na to, żeby tkwić w tych emocjach, nie zarządzać nimi, to bierność będzie prowadziła cię do takiego miejsca, gdzie będziesz okradany z twojego potencjału i z możliwości. Po prostu, z uwagi na to, że nie zarządzasz, będzie przychodził do twojego życia diabeł i będzie cię okradać z tego, co masz. Ale z uwagi na to, że sobie na to pozwalasz. Lęk jest twoim wrogiem. Jeżeli będziesz się obawiać tego, co przed tobą, będziesz obawiać się o przyszłość. To to będzie ci zabierało radość z życia. Masz być skupiona na tym co tu i teraz. Masz dzisiaj projektować w wierze swoją przyszłość. Ale jeżeli tego nie robisz, jeżeli nie patrzysz przez pryzmat wiary, tylko patrzysz z perspektywy swoich lęków, to będzie w Twoim życiu postępować stres, różnego rodzaju napięcia, które będą wywoływały różne właśnie niefajne stany psychiczne. I cała ta energia, która, którą dysponujesz, która ma być wykorzystana do tworzenia, do kreowania, do rozwoju, ona będzie w pewnym sensie, będziesz jej pozbawiany. Dlatego, że będziesz próbował kontrolować różne wydarzenia w sposób lękowy. Więc jeżeli jesteś w takim miejscu dzisiaj, to potrzebujesz wrócić do początku, czyli do życia molitewnego, do wiary. Ucz się odpoczywać fizycznie, to jest bardzo ważne w tym czasie. I szacuj swoje kolejne ruchy w wierze, nie przez oglądanie, to jest bardzo, bardzo istotne. Kolejna sprawa. Są takie osoby, które do tej pory jeszcze są w tak zwanych więzieniach. Widzę, że drzwi do więzień zostały otwarte przez Chrystusa, ale są osoby, które w tym okresie czasu, kiedy ta prawda zaczyna docierać do ich życia, zdają sobie sprawę, że tkwią w różnego rodzaju więzieniach, zniewoleniach, kompromisach. I co robią? Tkwią w tych więzieniach. Z jakiego powodu? Ponieważ mają mentalność więźnia. Abyś mógł wyjść z więzienia, musisz chcieć z niego wyjść. Drzwi zostały otwarte, ale nikt cię nie wypchnie na siłę. Musisz sam zdecydować, że nie chcesz być już tym więźniem. Musisz stanąć na tej obietnicy, na prawdzie, która mówi, że zostałeś uniewinniony. Dopóki się będziesz uważać za winnego, nie wyjdziesz. Musisz patrzeć na siebie z perspektywy tego, że jesteś niewinny, bo krew Jezusa cię obmyła. Dopiero wtedy. Kiedy zmienisz tą perspektywę na perspektywę prawdy o tobie i twojej sytuacji, dopiero wtedy zobaczysz klucz, czyli rozwiązanie na twój problem, na twoją sytuację, w której jesteś, na tą formę zniewolenia, która dotknęła twoje życie. I wtedy będziesz musiał wykazać się odwagą i podjąć decyzję, że wychodzisz. I w przypadku wielu z was... Będzie taka potrzeba, abyście skorzystali z pomocy innych ludzi. I tutaj jest kwestia taka, czy jesteś zdeterminowany, żeby wyjść z tego więzienia? Jeżeli tak, to korzystaj z prawdy i korzystaj z pomocy innych ludzi. Nie pozostawaj w tym miejscu, bo drzwi zostały otwarte i wszystko w Twoich rękach. Kolejna sprawa. Jedna osoba miała taki sen, gdzie był zastawiony stół pełen jedzenia i ta osoba tak się cieszyła, że tyle jedzenia, tak fajnie, ale co, nie miała zębów. I są takie osoby, które mają wiele zasobów, mają wiele poznania, ale nie przykuły tej wiedzy w sposób praktyczny. W teorii masz, w praktyce nie wiesz, jak z tego skorzystać, dlatego twoje życie utknęło w jakimś miejscu. Dlatego, że w dzisiejszych czasach mądrość jest w pogardzie. Dlatego, jeżeli jesteś w takim miejscu, nabywaj mądrości za wszystko, co masz. Przekuwaj to, co wiesz, na praktykę, działaj. A słowo mówi w ten sposób: jeżeli komu brak mądrości, niech przyjdzie do Boga i prosi, a da. Więc to jest klucz dla tych z Was, którzy zobaczyliście, że jesteście w takim miejscu dalej. Z uwagi na to, że zmienia nam się czas duchowy, oznacza to również zmianę bohatera. Nie odtwarzaj tego co stare, to co powiedziała Ninka. Myśl w sposób szeroki i niekonwencjonalny, gdyż teraz będzie trzeba podejść w zupełnie inny sposób do nawet do tej pory znanych ci tematów. Zmiana czasu oznacza zmianę bohatera, inne narzędzie, inny sposób wykorzystywania tych narzędzi. To jest ważne, żebyście to rozumieli. W temacie pieniędzy ważna informacja. Potrzebujesz myśleć w sposób nieszablonowy i nieschematyczny. Poszerzaj swoje myślenie o zupełnie nowe drogi i nowe perspektywy. Nie możesz pozostać w tym, co było do tej pory. Potrzebujesz ruchu po więcej. I teraz bardzo istotne. Twoim doradcom absolutnie nie mogą być emocje. Nie możesz podejmować żadnych decyzji finansowych w oparciu o Twoje emocje, chwilowe stany emocjonalne, jakieś lękowe myśli, jakieś negatywne projekcje. Nie możesz tego w ogóle brać pod uwagę. To jest bardzo ważne. Patrz z miejsca zaopatrzenia, czyli patrz cały czas z miejsca wiary, cel wiary, patrz z miejsca zaopatrzenia, patrz z miejsca rozwoju, z tej perspektywy. Patrz na wszystkie te sytuacje, które mają miejsce wokół, jak na korzyści i możliwości finansowe dla Ciebie, jak możliwości rozwojowe, możliwości zawodowe. Bądź wdzięczny za to, co już masz, ale sięgaj po więcej, nie pozostawaj w tym miejscu. Kolejna sprawa. To jest czas jakości profesjonalizmu duchowego, co oznacza, że ludzie w świecie. Będą bardzo mocno weryfikować, jak żyjecie. Same słowa to już jest za mało. Ludzie będą teraz wymagać od was dowodu. Musicie mieć dowód na swoje słowa, że żyjecie z Bogiem, że wierzycie. To już będzie za mało, że tylko o tym jest mowa. Ludzie będą przyglądali się na wasze życie, bo to wasze życie jest tym dowodem. Jeżeli będzie rozjazd pomiędzy tym, co mówicie, a tym, co robicie, co ludzie zobaczą w waszym życiu. Będą z was po prostu drwić i będą szydzić. Więc musicie być tego świadomi, że wchodzimy w taki czas, gdzie to jest bardzo istotne, co prezentujemy. Jaka jest jakość, jaka jest wartość tego? Co robimy, o czym mówimy. Więc zwróćcie proszę na to swoją uwagę. Tak tylko przeglądam, czy wszystko powiedziałam. Tak więc tak się uprasuje ten czas więc proszę was abyście wzięli te wszystkie informacje do siebie zweryfikowali swoje życie i zrobili odpowiednie ruchy dzięki